Także proszę Państwa, no tutaj takie latające mikołajki są, ale ja wiem, będziemy się tak wykłócać i płakać. Od niej się oni uczą, a ona płacze, dlaczego oni się od niej uczą? U nas misjonarka, u nas pionierka, Boże, to daje wzór, daje przykład. Jak ona by tak zaczęła płakać, taka pionierka, misjonarka, to do czego ona podobna, do kogo ona podobna, jaki wzór daje, jaki przykład. Zatem. I tutaj bardzo ciekawie się zapowiadają te wybory. Mam do Pana, Panie Romanie, pytanie, czy to będzie miało wyniki tych wyborów przede wszystkim, czy będą miały wpływ na gospodarkę europejską i naszą? Ja bym na początku się skupił na tym, jaki będzie krótkoterminowy tego całego zamieszania, które się obecnie dzieje we Włoszech, bo inaczej tego tak naprawdę nie można nazwać. Z jednej strony mamy wybory, w których de facto nie mamy żadnej większościowej siły. Tutaj mamy dosyć duże rozdrobnienie partii politycznych, dosyć dużo też takich skrajnych partii. Mamy tutaj jedną z takich populistycznych partii jest chociażby Forza Italia, prowadzona przez Silvio Berlusconiego. No właśnie, to postać, która nie znika z rynku z areny politycznej Włoch. Tak. Drugą tutaj jest Lega Nord, która też jest wyjątkowo eurosceptyczną partią i de facto właśnie te dwie partie w koalicji wraz jeszcze z drobniejszymi partiami centroprawicowymi mają największą szansę na utworzenie rządu we Włoszech, zgodnie z ostatnimi sondażami sprzed 2 tygodni, bo wtedy się zamknął właśnie okres publikacji sondaży. Natomiast mamy też różne inne, mniejsze, skrajne partie. Mamy Partię Pięciu Gwiazd, która jest liderem, jeśli chodzi na ten moment o liczbę głosów, którą uzyska. Natomiast ze względu na zapowiedzi jej przedstawicieli raczej są małe szanse, że będzie rządziła krajem, gdyż po prostu nie chce się zgodzić na żadną koalicję. Jest też mocno populistyczna i wyjątkowo eurosceptyczna. I mamy też skrajne partie lewicowe. Tutaj też komuniści i różne odłamy tego. Natomiast tak jak mieliśmy, pamiętamy rok wcześniej, czy w 2016 roku też serię takich wyborów w Europie, które de facto wstrząsały rynkami finansowymi. De facto żaden rynek tak naprawdę się nie był w stanie obronić przed tym. Mieliśmy wzrost indeksów zmienności, mieliśmy rentowności obligacji też szły w górę. Też na rynku walutowym mieliśmy spore zamieszanie i też złotego to nie ominęło. Tak na ten moment jest względnie spokojnie. Jeśli zerkniemy na to, jak inwestorzy na przykład zachowują się na instrumentach terminowych, na instrumentach pochodnych, to widać, że de facto oni nie obawiają się aż tak mocno, żeby na przykład rzucać się na opcje w tym momencie. Po prostu są jakieś tam leciutkie skoki, natomiast nie widać tutaj jakiejś ogromnej paniki. Analogicznie jest na rynku walutowym. Wczoraj złoty zakończył dzień umocnieniem. Tutaj istnieje ryzyko, że pod koniec tygodnia to się zmieni i największe ryzyko to jest de facto poniedziałek, że cokolwiek się zadzieje, ponieważ tutaj po pierwsze mamy te wybory we Włoszech w niedzielę, po drugie mamy jeszcze kwestię głosowania w Niemczech, to jest drugi aspekt polityczny. Tutaj partia SPD będzie głosowała nad tym, czy chce utworzyć koalicję z CDU-CSU Angeli Merkel. I tutaj to są takie dwa czynniki, które mogą przełożyć się na ewentualną wyższą zmienność w przyszły poniedziałek. I też z tego, co słyszałem, to wynik wyborów we Włoszech dopiero zostanie ogłoszony w poniedziałek, więc to może nawet być w środku dnia. Dopiero? Tak, tak. Więc to może być w środku. Szybko. Tak. Natomiast to może być dopiero w środku dnia. W związku z tym poniedziałek to może być dosyć ciekawy dzień z mojego punktu widzenia. Czyli z punktu widzenia analityka Nobilis, to tak mówił Państwu wszystko Roman Ziruk, ale dzisiaj naszymi komentatorami byli również dr Aleksander Łaszek, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dziękuję. Tomasz Kaczor, Prevision.pl. Dziękuję ślicznie. I żegnam się z Państwem również ja, Arkadiusz Ekiel. Powtórka programu. Dorota Kania, a w studiu jest z nami kolejny gość, pan poseł Stanisław Pięta, Komisja Śledcza do spraw Amber Gold. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Witam radiosłuchaczy. Panie pośle, nie ruszać Tuska, syn Tuska nie dla ABW. To są tytuły z dzisiejszych niektórych gazet, które opisują to, co się działo wczoraj na Komisji Śledczej. Był pan zaskoczony, kiedy oficer ABW zeznał, że jeszcze kilka dni przed ujawnieniem afery nie było zgody, aby ABW wkroczyła do Amber Gold i że, jak zeznał jeden z funkcjonariuszy, otrzymaliśmy polecenie od gdańskiej prokuratury, aby wstrzymać czynności operacyjne dotyczące Michała Tuska.
Tak. Było zaskoczony nie byłem, bo przecież znam dokumenty. Otóż to, że w ten sposób postępowali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, delegatury w Gdańsku, którzy jeszcze w 2011 roku podjęli decyzję, by nie wszczynać kontroli operacyjnej, działań operacyjnych względem małżeństwa P, było zdumiewające, bo proszę Państwa, mamy taką sytuację, że są nie tylko artykuły prasowe, są już materiały w tym czasie, które ma w swoim posiadaniu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, choćby uzyskane od dyrektora Mąki z Ministerstwa Gospodarki. Toczy się już wtedy postępowanie prokuratorskie. Jest Amber Gold na liście ostrzeżeń KNF-u. Wiemy, że nie płaci podatków ta spółka, nie składa deklaracji, nie składa sprawozdań finansowych. I pomimo tej wiedzy, gdzie mamy jasność, że mamy do czynienia z przestępstwem, nie jest wszczynana sprawa operacyjna. Potem się na przykład dowiadujemy, to w przerwie już w 2012 roku pan Plichta mówi, że posiadał informacje z samej ABW o tym, że są prowadzone wobec niego działania. No i teraz pytanie o to potworne zaniedbanie. Ale czy to jest zaniedbanie? Bo przecież wczoraj jeden z funkcjonariuszy mówił wprost, że otrzymaliśmy polecenie od gdańskiej prokuratury, aby się nie zajmować synem premiera. To jest po raz pierwszy świadek mówi tak otwartym tekstem. Funkcjonariusze w różny sposób to przedstawiają. Natomiast to, że prokuratura gdańska, okręgowa prokuratura rozłożyła swego rodzaju parasol nad państwem P, no to jest oczywiste. Panie pośle, czy pytaliście prokuratury, czy jak procedowała, jeżeli chodzi o Michała Tuska? Zadaliście pytanie prokuratorom gdańskim? Do tych tematów, do tych kwestii będziemy jeszcze wracać. Te pytania padały w ubiegłym roku. I nie mieliśmy żadnej odpowiedzi, bo nie było nic, że takiego wstrząsu nie było. Przecież, panie redaktorze, szanowni państwo, te akta na kilka miesięcy zaginęły u prokuratorów. Jak to zaginęły? No po prostu były przetrzymywane na półce. Nikt nie wiedział, przecież tam była historia, w której wynika, że jedna pani prokurator trzymała kilka miesięcy akta sprawy na półce. Przecież gdy wpłynęło zawiadomienie jeszcze w 2009 roku, to postępowanie najpierw nie zostało wszczęte, potem zostało umorzone, potem zostało zawieszone. To, co się działo w prokuraturze, jeśli chodzi o sprawę Amber Gold, no to jest jedna wielka kompromitacja i osłona tego przestępczego biznesu. Przecież to też wczoraj wybrzmiało. Świadkowie o tym mówili. Już w 2012 roku były podstawy do tego, by postawić zarzuty także Katarzynie B. Przecież nic się nie stało. Nic się stało. Przecież ona dopiero w kwietniu następnego roku została zatrzymana. Wczoraj była pytanie o notatkę ABW i świadek zeznający na komisji powiedział, że w notatce były informacje w 90% powielające ówczesne doniesienia prasowe. I nic. Powielenie doniesień prasowych, ja bym nie robił żadnych czynności, ale prowadzi. Ale nawet te doniesienia prasowe wystarczały do tego, żeby prowadzić energiczne śledztwo. Nawet to, gdyby tylko była wola, gdyby była chęć, tysiące ludzi nie straciłoby swoich
oszczędność. Panie pośle, dzisiaj kolejni świadkowie z ABW. O co będziecie pytać? Może tutaj pewnie pan nie znacie, ale czego się można spodziewać po dzisiejszym przesłuchaniu? Ja myślę, że będziemy chcieli zweryfikować tę wiedzę, którą mamy do tej pory. Liczymy na szczere odpowiedzi. Będą zarówno świadkowie przesłuchiwani w trybie jawnym, jak i niejawnym. Nie chcę mówić nic na temat stawianych pytań, ale generalnie będziemy chcieli zapytać o kwestie choćby łączności, kwestie notatek, korespondencji, która była prowadzona między delegaturą w Gdańsku a centralną delegaturą stołeczną. No jest tam kilka ważnych tematów, o które chcemy zapytać dzisiejszych świadków. Jak państwo słyszeli, przeglądałam dzisiejsze gazety, ponieważ szukałam sprawozdania, właściwie relacji prasowej z wczorajszego posiedzenia. No, jak mówię, bardzo niewiele mediów się zajęło tą sprawą. A jakby nie było, fundamentalne stwierdzenie dotyczące sprawy właśnie zaniechania prowadzenia czynności operacyjnej wokół najbliższej rodziny premiera, czyli syna Donalda Tuska. Czy tą sprawą będziecie się w dalszym ciągu zajmować, panie pośle? Bez wątpienia tak. To, że na przykład minister Cichocki, to, że niektórzy funkcjonariusze ABW, których słyszeliśmy, do tej pory przesłuchiwaliśmy, nie mogą sobie przypomnieć niezwykle istotnej kwestii, kiedy dowiedzieli się o zatrudnieniu Michała Tuska przez Marcina Pek. I co zrobili z tą wiedzą, z kim na ten temat rozmawiali, no to jest bardzo charakterystyczne, że kwestia uzyskania tej informacji jakoś ulotniła się z pamięci świadków. Skoro tak, to znaczy, że ja wyciągam z tego taki wniosek, że jesteśmy na właściwym tropie i wiedza o zatrudnieniu pana Michała Tuska ma istotne znaczenie dla tej sprawy. To, że tam nie pojawiła się refleksja, iż zatrudnienie Michała Tuska przez Marcina P. może być wykorzystane do nacisku, do wywarcia presji, do uzyskania jakiejś korzyści przez tę grupę, no to jest naprawdę zdumiewające. Przecież do tego właśnie jest powołana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To powinna być pierwsza myśl, no fundamentalna sprawa. Grupa przestępcza zatrudnia syna premiera. I co? No nikt nic nie pamięta. Nikt nic nie pamięta, a przecież pamiętamy słynne deklaracje pana premiera Tuska o strategii antykorupcyjnej, o szerokich działaniach antykorupcyjnych. No bo pojawia się pytanie, do czego był potrzebny Marcinowi P. Michał Tusk? Mógł być wykorzystywany na wiele sposobów. Sama informacja, że Michał, zresztą to pada w rozmowach ludzi pracujących dla Amber Gold, sama informacja, że dla nas pracuje syn premiera, mogła otwierać wiele drzwi, mogła wpływać na przykład no tak, rezygnację syn z podejmowania czynności, no to, do których funkcjonariusze państwo są zobowiązani. Nawet wpływała, bo już coś wczorajsze przesłuchanie świadczy o tym, że jednak prokuratura stwierdziła, nie zajmujcie się tą sprawą, tak? A wiedziała funkcjonariuszom, tak? Oczywiście. Także to była niezwykle istotna sprawa i to, że jest wokół tego tematu pewna taka otoczka niepamięci, no, pokazuje, że jest tutaj jeszcze kilka kart do odkrycia. A kto dzisiaj będzie wysłuchany? Tego nie mogę ujawnić. Dwóch funkcjonariuszy ABW, kolejnych, tak? Tak. Z Gdańska czy centrale? To są funkcjonariusze spoza Gdańska. Spoza Gdańska. Ci, którzy mieli wiedzę
na ten temat, tak? Albo mogli mieć. Tak jest. Jak widać, komisja dysponuje sporym materiałem dowodowym. Czy to są wszystko materiały niejawne, jeżeli chodzi nie, o AWW? Olbrzymia większość materiału jest już jawna. Te klauzule tajności zostały zdjęte. Po prostu czytamy ten materiał. W zasadzie główna sprawa, którą się musimy zajmować na tym etapie. Panie pośle, co pana najbardziej zaskoczyło od momentu, kiedy pan zasiadł w Komisji Śledczej do spraw Amber Gold? Co było dla pana takim największym zaskoczeniem? Coś, czego pan nie wiedział, albo coś, co pan wiedział, a znalazł dowód na potwierdzenie swoich domysłów? Dla mnie zdumiewająca była i jest bezczynność funkcjonariuszy państwowych z tak wielu instytucji. Po prostu państwo Donalda Tuska, państwo Platformy Obywatelskiej nie spełniało swoich zadań na elementarnym, podstawowym poziomie. Człowiek nie miał żadnego znaczenia. Mógł być oszukany, okradziony. Instytucje, które miały stać na straży prawa, bezpieczeństwa Polaków, zawiodły na całej linii. One były z naszych pieniędzy opłacane, ale to, że egzaminu nie zdali prokuratorzy, funkcjonariusze ABW, policjanci, sędziowie, kuratorzy, urzędnicy urzędów centralnych, ta skala tej bezwładności, to jest zdumiewająca. To dzisiaj nie powinno nas to dziwić, bo przecież popatrzmy, co dzieje się obok Amber Gold, nie? Przecież wówczas rozkręcają się na niesamowitą skalę także inne patologie. Karuzele VAT-owskie. No mamy mafia jeszcze, paliwowa. Mamy szereg innych patologii. Mamy również informacje z tamtego okresu, że LOT jest właściwie w tak fatalnej kondycji finansowej, że trzeba go sprzedać. Dzisiaj LOT ma fantastyczne wyniki finansowe. Dzisiaj, w tym roku około 300 milionów zysków. W ubiegłym roku, w 2016, również 300 milionów zysków. I tylko moje pytanie, czy na tym etapie procedowania Komisji Śledczej można powiedzieć, że celowo chciano doprowadzić LOT do takiej sytuacji, żeby go tanio sprzedać? Wszystko na to wskazuje, bo nie widzimy żadnego praktycznie zainteresowania tym wątkiem lotniczym. To tutaj powinna się od razu zapalać czerwona lampka u funkcjonariuszy ABW. Gdy porównamy, połączymy na przykład to, co mówił Donald Tusk na temat lotu, popatrzymy na straty, a przecież to było około 750 milionów strat. Tyle żeśmy jako podatnicy dopłacili do lotów do 1915, do 2015 roku. No to pokazuje, że celem było przejęcie rynku lotniczego. Wczoraj słyszeliśmy, że jakby Rosjanie byli zainteresowani upadkiem lotu. Wiemy z innych materiałów, że początkowo spółka OLT chciała kupować samoloty właśnie rosyjskie, pasażerskie samoloty rosyjskie, więc te związki na wschód i związki idące w kierunku Niemiec są wyraźne. No można się zastanawiać, komu mogło zależeć na upadku polskiego przewoźnika. Czy ujawnienie afery Amber Gold zapobiegło sprzedaży lotu? Myślę, że to jest uzasadniona teza. Gdyby, bo pamiętajmy, gdyby w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało wyborów, to tak komisja
misja by nie działała. Dzisiaj nie rozmawialibyśmy o Amber Gold, bo to wszystko byłoby zamiecione pod dywan. Zresztą to wychodzi z dokumentów. Sam Marcin P. mówi, że to funkcjonariusz ABW powiedział, że nie ma potrzeby, zapotrzebowania politycznego, nie będzie żadnej komisji. Oni już byli przekonani, że tego tematu nikt nie będzie ruszał. Mało tego, jeszcze dzisiaj widać, właśnie po lekturze dzisiejszych gazet, proszę Państwa, że nie wszystkie gazety uznały, że sensacyjna informacja dotycząca właśnie tego, że prokuratura zabroniła zajmować się synem ówczesnego premiera Donalda Tuska, jest na tyle interesującą informacją, żeby o niej pisać. Więc to też pokazuje, jak część mediów w dalszym ciągu nie dąży do tego, żeby ujawnić prawdę o Amber Gold. Gdańsk to szczególne miejsce. Prokuratura w Gdańsku to też szczególna instytucja. Tam rozwijała się mafia Nikodema Stokarczaka. Tam przecinają się wpływy służb rosyjskich, służb niemieckich. Tam rozkwitła afera Amber Gold. No i tam jest matecznik Platformy Obywatelskiej. I w tym mateczniku Platformy Obywatelskiej swoją kandydaturę i chęć kandydowania w najbliższych wyborach ogłosił nikt inny jak Paweł Adamowicz, który mówił o innowacyjnej działalności Amber Gold. Tak, no to już muszą zadecydować gdańszczanie, jakiego chcą miasta, w jakim otoczeniu chcą żyć, jakich urzędników chcą promować. No, myślę, że jednak dojdzie w Gdańsku do pewnego przewartościowania i gdańszczanie wybiorą dobrze. Ale czy sprawa Pawła Adamowicza i Amber Gold zaszkodzi Platformie Obywatelskiej, jeżeli chodzi nie tylko o Gdańsk, ale w ogóle, pana zdaniem, panie pośle? Być może Platforma też tam tak uważa. Być może oni rozumieją, że Adamowicz jest dla nich obciążeniem. Bo przypomnijmy, cofnęła poparcie dla Pawła Adamowicza. Owszem. Natomiast nie chcę się zajmować Platformą Obywatelską, bo to jest jakby odrębna historia. Powiem tylko tyle. Partia, która formułuje taki przekaz. Tak dla ubeckich emerytur, tak dla przyjęcia euro i tak dla przyjęcia islamskich imigrantów. Wydaje mi się, że w Polsce nie ma czego szukać. Ostatnie pytanie, bo powoli nas czas się kończy. Czy oglądał pan wystąpienie Michała Kamińskiego? No, swego czasu kolegi partyjnego z Prawa i Sprawiedliwości, który mówił do właśnie ubeckich, do ludzi z SB, czołem funkcjonariusze. Jak pan, co pan wtedy czuł? No cóż, ja przypominam sobie wystąpienie tego polityka w 2005 roku po zwycięstwie Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, kiedy mówił w Pałacu Kultury: zapraszam Państwa na ostatnie kanapki w III Rzeczypospolitej. No. I to niech będzie, proszę Państwa, najlepszą puentą do mojego pytania. Państwa i moim gościem był poseł Stanisław Pięta, członek Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam Państwa. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się druga. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Delegacja polskiego rządu uda się w czwartek do Izraela. Odbędzie się tam pierwsze spotkanie zespołu do spraw relacji obu państw. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz. Dura.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie po Policja ujawniła nazwiska osób zaginionych po eksplozji i pożarze w Leicester. Na liście nie ma nazwisk sugerujących polskie pochodzenie. Brytyjskie media piszą, że 46-letnia Mary Rajobir mieszkała w dwupiętrowym mieszkaniu, które znajdowało się w budynku, gdzie w niedzielę wieczorem doszło do eksplozji. Na liście zaginionych znajdują się też jej synowie, 18-letni Shane i młodszy o rok Sean. Status zaginionej ma też dziewczyna starszego syna Libe Frick. Na liście znajduje się też nazwisko 22-letniej Wiktorii Lejewy. Jak czytamy w elektronicznym wydaniu lokalnej gazety Leicester Mercury, kobieta pracowała w polskim sklepie, który znajdował się na parterze budynku. Wczoraj na oficjalnej stronie sklepu ukazało się oświadczenie, w którym zapewniano, że, tu cytat, żadna z polskich dziewczyn tam pracujących nie ucierpiała. Policja podkreśla, że formalna identyfikacja ofiar zajmie dużo czasu. Rodziny zaginionych osób wspiera psycholog. Na miejscu pojawiły się kwiaty, ciągle trwa akcja ratunkowa. W szpitalu nadal pozostaje jedna osoba, lekarze określają jej stan jako zagrażający życiu. Nie podają szczegółów jej tożsamości. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Elektroniczna recepta ma być ułatwieniem zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy, zapowiada wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. O korzyściach i utrudnieniach związanych z wprowadzeniem e-recepty dyskutowali lekarze, aptekarze oraz pacjenci. Dziś rządowym projektem ustawy w tej sprawie zajmie się Sejm. Joanna Stankiewicz. Wprowadzenie elektronicznej recepty znacznie ograniczy problem nieczytelnych recept lub błędów formalnych, które uniemożliwiały wykupienie leków, ale korzyści jest więcej, podkreśla wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Elektronicznej recepty przede wszystkim nie da się zgubić. Po drugie, można w przypadku, kiedy nie wszystkie pozycje z recepty są dostępne w aptece, to jest utraty prawo do refundacji, taką receptę podzielić i skorzystać z niej częściowo. Zdaniem doktora Tomasza Zielińskiego, eksperta Porozumienia Zielonogórskiego, wprowadzenie e-recepty wiąże się z trudnościami, bo w połowie gabinetów lekarzy POZ nie ma komputerów lub odpowiedniego oprogramowania. Żeby ta e-recepta mogła funkcjonować, to musi być w gabinecie komputer, żeby od razu dotrafiało do systemu. Natomiast według danych Ministerstwa Zdrowia w co trzecim gabinecie są problemy z dostępem do internetu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. I wracamy do pierwszej informacji. Delegacja polskiego rządu uda się w czwartek do Izraela. Odbędzie się tam pierwsze spotkanie zespołu do spraw relacji obu państw. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz. O powołaniu zespołu rozmawiali telefonicznie premierzy obu państw, Mateusz Morawiecki i Benjamin Netanyahu, mówi rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Zarówno Polska, jak i Izrael chcą prowadzić realny dialog o wszystkich sprawach, które są w centrum zainteresowania naszych rządów, naszych społeczeństw. Polskiej delegacji będzie przewodniczyć Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych. Jak zaznaczył, w spotkaniu nie chodzi o negocjacje treści ustawy o IPN. Jedziemy tam odpowiedzieć, jeśli będą jeszcze jakieś niejasności na tym etapie ze strony izraelskiej, jak należy rozumieć zakres działania ustawy, to chętnie odpowiemy na te pytania i podjąć proces długofalowy, który dotknie tego, co ujawniło się w debacie izraelskiej, ale także międzynarodowej, pokładów niewiedzy o historii stosunków polsko-żydowskich. Minister Cichocki dodał, że liczy na to, że spotkanie doprowadzi do deeskalacji niepotrzebnego napięcia między Polską a Izraelem. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Meteorolodzy zapowiadają kulminację mrozów we Francji. W 69 departamentach wprowadzono stan alarmu pogodowego. Oznacza to także wzmożoną opiekę nad osobami najbardziej narażonymi na negatywne skutki zimna. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Ochotnicy z organizacji humanitarnych pracują pełną parą, prowadząc patrole w miejscach, w których koczują bezdomni. W całej Francji do kilku tysięcy wzrosła liczba miejsc w zaimprowizowanych schroniskach, w których osoby dworce bez dachu nad głową spędzać, ale ciepło. Tylko noc. W samym tylko regionie stołecznym ludzie posiedzą i pójdą, przeżyją. Stworzono dodatkowo 2700 miejsc noclegowych. Do tej kawę robić, myśleć, gościna, otwierać. Nie zamykać swoich serc. Do potwora nie być podobnym. Lubić ludzi, towarzystwo miłe, przypadkowe. Gości przypadkowych, jak na Podlasie w Ameryce Białystok. Nie bać się. Gościnnie. Gości przyjmować. A nie taki samolot jak Marecek. Ucieka. I tego. I się nie przyznaje, że jest. Paraliżując tam ruch. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A my wracamy do kraju teraz trochę o tym, jaka będzie pogoda u nas.
W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami opady śniegu, głównie w Karpatach oraz nad morzem. Temperatura od minus 22 w Dolinach Karpackich przez minus 20 na Suwalszczyźnie oraz lokalnie w rejonach podgórskich. Minus 15 na przeważającym obszarze do minus 10 miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. Nad morzem, Suwalszczyźnie i na Mazurach porywisty. Lokalnie zamiecie i zawieje śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Nie da rady. 5 i prawie 6 minut po godzinie 2 na antenie Polskiego Radia Adrian Klarenbach i jego goście. Powtórka programu. Elżbieta Zielińska, Kukiz 15. Piotr Misiło, Nowoczesna. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak wrażenia? Tak w ogóle, zimę Rzeźko, mamy. Pan redaktor widzę przeziębiony. Ale delikatnie na razie. Ale kurczę, odkąd się spotykamy. Ale może wymrozi zarazki. Rozumiem, no to było takie polityczne. Ostatnio, co ciągle pan przeziębiony. Nie wiem właśnie, co się znaczy. Pytanie, być może to jest jakaś alergia na coś. Być może. Na PiS zapewne. Może tak być. A co tam w Nowoczesnej? Znakomicie. Nieprzerwane pasmo sukcesów. Adam Kądziela, który odchodzi. Młody bardzo człowiek. Bardzo fajny. No właśnie, fajny bardzo trochę gorzkowy, że jednak podjął decyzję o tym, żeby was opuścić. No takie życie w polityce. Jedni przychodzą, inni odchodzą. Znam Adama od samego początku bycia. Myślę, że będzie dobrym politykiem kiedyś, bo jest zdolnym młodym człowiekiem. Ale on chyba chce być politykiem i jest politykiem, skoro zostaje przy Ryszardzie Petru. No, w wieku 20 kilku lat ciężko jest zaplanować sobie bardzo precyzyjnie. No mniej więcej w tym wieku to Petru już nosił teczkę za Balcerowicza. Polityczną. No ale Adam... Chciał odejść z Toyotem. Odszedł. W 2017 roku mieliśmy, czyli strategię odpowiedzialnego rozwoju. Mieliśmy Adama Katolickiego, nie mamy Adama Katolickiego. No i o co chodzi, co się stało? Tworzona została w Polsce, że ten sukces będziemy mogli powtórzyć. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że celem rządu jest to, aby kolej była bezpieczna, punktualna.